przyszła mi do głowy moja historia związana z panem profesorem Chazanem. Pani go poznała? Ja go poznałam. Ja byłam bardzo krótko, 15 lat temu, kiedy byłam w ciąży jego pacjentką. Byłam chyba na dwóch wizytach u pana profesora. I miałam takie wrażenie, że pan profesor traktuje pacjentki jak takie idiotki, którym nic nie wolno, którym dokładnie trzeba powiedzieć, co mają robić i same nie są świadome ani swojego ciała, ani tego, co się powinno z nimi zdarzyć. Ja poprosiłam pana profesora o wykonanie badań prenatalnych, uznając w ogóle, i tak myślę, że to jest podstawowe prawo kobiety, rodziny w ogóle, partnerów, do poznania informacji o stanie zdrowia rozwijającego się płodu. Pan profesor najpierw kluczył, potem powiedział, że żebym przeprowadziła swojego męża, czy on na pewno też chce tychże badań prenatalnych. Na to powiedziałam, że bardzo przepraszam, ale to ja jestem w ciąży i jakby zgoda bądź niezgoda mojego męża, nic do tego nie ma. No to pan profesor powiedział mi coś, co muszę powiedzieć spowodowało, że zgłupiałam, bo i nie wiedziałam, co mam na to odpowiedzieć, ponieważ powiedział tak, że a wie pani co, ja nie zrobię tych badań prenatalnych i pani to odradzam. Zapytałam, dlaczego? Nie mogę poznać tej informacji, przecież można, i wtedy 15 lat temu już było to możliwe, jeżeli coś jest nie w porządku, to można ratować taki płód, można już przeprowadzić leczenie w łonie matki. Na to usłyszałam, nie, mówi, bo jak pani przeprowadzi badania prenatalne i będzie coś nie tak, to będzie pani chciała usunąć ciążę. I to był taki moment, kiedy zdecydowałam się, że już więcej do pana profesora po prostu nie pójdę.